słodycze. Ciekawe jak... Omlety z dżemkiem. Ciekawe jak na sucho bez dżemu smakują. Spróbuj. Dzień dobry. Dziewczyny w domu. Nie puściła mnie do przedszkola, bo małe choróbsko nas dopadło. No, ja też zdarzyło się, że miałam gorączkę, już trochę lepiej. Nie wiem, jakiś ten czas znowu, kurczę, się robi, wiecie, na jesieni zawsze tych chorób pełno. Ładna pogoda, właśnie wyszłam tutaj przed dom trochę, dziewczyny poszły myć zęby po śniadaniu. Ja mam tutaj kawkę. No. Już końcóweczka, więc tak postanowiłam się do Was odezwać. No, także choroba. Jeszcze mnie tutaj w zatokach boli, tutaj w skronie. Od tych zatok mnie tutaj wszystko boli. No, także nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś będę nagrywać, czy dopiero jutro, albo pojutrze, jak mi to wszystko przejdzie, bo ciężko po prostu. Ciężko w ogóle mi na czymkolwiek się skupić. O, już dziewczyny pukają. No, także odezwę się do Was jeszcze. Ale ogólnie jest fajnie, tak przyjemnie, miło, super, nie ma takiego wiatru, nie ma upału, także przyjemnie jest, fajnie dzisiaj. Gdyby nie ta choroba, to by było super. Mama, drzazgę. Dostałam informację, że drzazgę jedna ma w palcu, muszę teraz wyjąć. No, ostatnio widzieliście w poprzednim vlogu pieska, psiaka, taki mały, biały. Dostałam komentarz właśnie, czy to mój? Nie, to nie był mój, szkoda. Też fajny, super, słodki, ja swojego bardzo kocham. Swojego w ogóle bym nie zamieniła na żadnego innego, a ten piesek to był mojej siostry. No, także to nie jest mój piesek. No. Jeszcze mam gumkę na ręku. A i jeszcze zanim pamiętam, mam nadzieję, że tam Wam sąsiad nie przeszkadza, bo tam kosi trawę, też muszę skosić. Miałam właśnie skosić trawę, słuchajcie, ostatnio wyjęłam kosiarkę, jednak z moich planów posypały się plany, bo nie miałam paliwa. Będę tankować samochód, to będę musiała tam paliwo kupić. No i wtedy... I wtedy jak ogarnę, no to wtedy skoszę trawę. Mam nadzieję, że już w tym tygodniu na pewno, bo ja już chyba Wam mówiłam już parę razy o tej trawie i no, przydałoby się skosić. I jeszcze właśnie, dopóki pamiętam, dostałam komentarz, zapytanie w komentarzu, ile mam lat. Teoretycznie kobiet się obiekt nie pyta, tak się mówi, ale to żadna tajemnica, w zasadzie mogę Wam powiedzieć, bo tutaj chyba Wam właśnie na moim kanale nie mówiłam, ile mam lat i Wy tak do końca chyba nie wiecie, ile ja mam lat. Mogłabym zadać pytanie, na ile wyglądam i możecie pisać w komentarzach. Możecie w zasadzie zastopować filmik w tym momencie i pisać w komentarzach. Ja zaraz odpowiem na to pytanie i zobaczymy, kto zgadł. Możemy tak zrobić. Dobra, stopujemy. I moja odpowiedź brzmi: mam 32 lata. Mam 32 lata, wiem, że nie wyglądam. Kiedyś byłam u fryzjera, rok temu, to fryzjerka zobaczy takie oczy, że tak, i dwójka dzieci, i taki wiek, no że młodo wyglądam, ale to dobrze, cieszę się, że wyglądam młodo, oby jak najdłużej, oby tak zostało, ale dobrze, dobrze, że młodo wyglądam, cieszę się bardzo i oby tak najdłużej zostało, no. Także tyle, no, mam nadzieję, że mnie tak też przez to poznacie bardziej, mniej więcej wiecie, co u mnie, jak u mnie. No, ale chyba właśnie wieku Wam tutaj nie zdradzałam, teraz już wiecie, zresztą co to za tajemnica, w zasadzie żadna tajemnica. No. Dobra, kochani, lecę do domu, muszę zobaczyć dziewczyny, muszę wyjąć drzazgę z palca. Potem będę robiła kompot z jabłek. Słuchajcie, mam jabłuszka i te jabłuszka już tak dość długo leżą. No i córka mówiła, zapytała się, czy zrobię kompot z jabłek. Ona bardzo lubi kompocik z jabłek, więc idę robić specjalnie dla nich kompot z jabłek. Mam nadzieję, że ta choroba szybko przejdzie. No i że jutro już będą mogły iść do przedszkola.
Oby. Dobra. Albo jeszcze do Was się później odezwę, albo już będzie następny dzień. Zobaczymy, wiecie, jak mi głowa pozwoli, że tak powiem. Może wezmę jeszcze później jakieś tabletki. No nie wiem, nie wiem, co dzisiaj dzień przyniesie. Taki roztargniony dzisiaj mam ten dzień przez to przeziębienie. Nie wiem w ogóle, co to dokładnie jest. Dobra, nie przedłużam. Na razie. Słuchajcie, najlepsze kanapeczki to są proste kanapeczki. Smaczne. Tutaj inhalator. No bo inhalujemy się. Dziewczyny dzisiaj też do przedszkola nie poszły. Kaszel, katar. Ogólne złe samopoczucie, więc mało się odzywam, no bo... No, bo tak jakoś. Chyba już jest jesień, wiecie? To znaczy jest, już idzie jesień, bo no tutaj może tak nie widać w kamerze, ale powiem Wam, że już o, tutaj może trochę widać na tym drzewku. No już listki widać czasami lecą z drzew i widać, że są żółte już. Także widać, widać, że pomalutku, malutkimi krokami zbliża się jesień. Tamte drzewko już ma w ogóle listki czerwone, więc zaczyna to wszystko pięknie wyglądać. No, już jest jesień. Właśnie bawiłam się z psiakiem. Trochę go czesałam, wyczesałam go. Poganiam za piłką chwilę. No i zaraz idziemy do domu. Dziewczyny w domu oczywiście się leczą pod kocykiem. No jest cieplutko oczywiście, no ale wiecie, muszą się wygrzać. W takim cieniutkim, mają cieniutki kocyk, więc sobie leżą, oglądają książeczki. Ja na chwilę właśnie wyszłam sobie z psiakiem i przed dom zaczerpnąć trochę powietrza i tak, o, tam, no, trawę je. Jezu, kochany Tango, przestań! Wiesz co? I to wtedy, kiedy ja Cię tutaj nagrywam. O, zmęczony już, nie ma siły. Ale to dobrze, pies wybawiony, wyczesany. Ja trochę też odetchnęłam świeżym powietrzem. No jeszcze raz spójrzcie na ten piękny las. Jest cudownie. Piękna pogoda, można odetchnąć. Dziewczyny wcześniej też były, ale na krótko. Nie chcę jeszcze, wiecie, żeby tak łaziły. Mam nadzieję, że już jutro pójdą do przedszkola. I będzie wszystko dobrze. Tutaj słuchajcie, jest też rykowisko teraz i jelenie pięknie słychać. Tutaj jest las, także no... Zaraz Wam w ogóle wstawię kawałek tego, jak jeleń ryczy? Ryży? Nie no, ryży to koń. Odgłos po prostu jelenia zaraz Wam wstawię, już mi się język plącze. Ostatnio o godzinie 22 kładłam się spać, no i tak sobie uchyliłam okno w łazience, chciałam jeszcze posłuchać, no i było pięknie to było, wiecie, pięknie słychać było, jak on tak ryczy w tym lesie, chyba tutaj niedaleko musiał być, więc to od razu nagrałam. Filmik będzie pionowy, bo pionowy miałam telefon, ale zaraz Wam wstawię i sobie posłuchacie. A w tle będziecie słyszeć takie szelesty, no to mój oczywiście pies chodził i się kręcił, bo tam gdzie on, tam gdzie ja, tam i on, więc no musiał mi towarzyszyć też przy tym. Wieczorem też już słychać było, wychodziłyśmy z dziewczynami tutaj przed dom i też sobie nasłuchiwałyśmy, ale to była godzina gdzieś tak po 19 już było słychać, ale o 22 to... No to były lepsze odgłosy, także już wstawiam, nie przedłużam i posłuchajcie sobie. Filmik jest krótki, ale bardzo wyraźny. No, także fajnie było słychać. Ja wyglądam jak wyglądam, bo mnie też jeszcze trzyma przeziębienie, słuchajcie.
Też jeszcze średnio się czuję, mam jeszcze tutaj ból w skroniach, czuję, ale no nie poddaję się. I tak już jest lepiej niż było. No wiecie, no trzeba żyć dalej, nie poddajemy się, także będzie dobrze. A w poprzednim vlogu oglądaliście, że nie mogłam się dodzwonić do lekarza i się w ogóle nie dodzwoniłam. Ale tutaj u nas w miejscowości obok jest lekarz. 5 minut drogi, więc zapisałam się tutaj. I tutaj, słuchajcie, dodzwonić się nie ma problemu. Tutaj się dodzwoniłam po dwóch sygnałach. No, także zobaczymy. Jeżeli będzie dobry lekarz, zostaniemy, a jeżeli nie, no to wtedy będę szukała gdzieś dalej okolice. Także w mieście. Także no zobaczymy, jak to będzie. Lekarz jak lekarz, stwierdziłam, jeżeli ja tak mam się dobijać, to ja dziękuję. No, ale staram się być dobrej myśli. No, także tyle, co u nas praktycznie na razie. Trochę ogarnęłam, pomyłam okna z wewnątrz, z zewnątrz jeszcze muszę trochę ogarnąć, ale to chyba nie na dzisiaj. Trawa dalej nie jest koszona. Muszę jeszcze na stację benzynową podjechać po benzynę do kosiarki. Nie wiem, czy już wspominałam wam w tym vlogu. Tu osa lata. Więc no taka sytuacja. Pogoda super. No niestety musimy się leczyć, kurować. U mnie to tak szybko nie przejdzie, mi się wydaje. U mnie to się w ogóle ciągnie od 2 tygodni. Więc no... Martwi się bardziej o dziewczyny. Mam nadzieję, że one szybciej wyzdrowieją, bo ja to jeszcze ja to jeszcze jakoś tam, wiecie, się podratuję, podleczę i będzie wszystko ok. No. Dobra, nie przedłużam. Głowa mnie boli. Nie będę na siłę tutaj do was gadać. Widzimy się albo w następnym vlogu, albo w dniu następnym, bo no jeszcze zobaczę, nie wiem jak złożę tego vloga, ale naprawdę ostatnio, sorry, wybaczcie, ale no choroba nas dopadła, więc chociażbym chciała, to i tak, tak ciężko mi cokolwiek mądrego i fajnego nagrać. Sami wiecie jak to jest. Niestety. No, ale mam nadzieję, że wam się odgłos jeleni podobał, bo mi to bardzo, lubię wieczorem wychodzić albo otwierać okno i sobie słuchać. Dla niektórych może to być przerażające, dla mnie jest to miłe. I w oddali już się echo niesie? No nie wiem, czy to słyszycie. Ale ja słyszę. Także jest super. No. I coś jeszcze miałam powiedzieć. Filmy, słuchajcie, staram się nagrywać tak jak nagrywam, ale powiem wam szczerze, nie wiem, czy będą we wtorki i piątki tak jak były. Mogą się pojawiać różnie. Mogą się pojawiać różnie, bo wiecie, że ten internet już mi tak nie chodzi szybko jak wcześniej. Więc mogę mieć albo opóźnienia, albo przesunięcia, więc będę starała się oczywiście, żeby były 2 razy w tygodniu. Ale nie jestem pewna, czy to będą wtorki czy i piątki. Wiecie, co mam na myśli. Może to być środa, może to być sobota, może to być poniedziałek i na przykład czwartek. Wiecie, różnie to może teraz wypaść. Już idę! Dobra, mała tutaj puka w szybę. Lecę do domu zająć się kobietami moimi.